Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dniu 11 maja 2024 roku. W ten sobotni, szczególny poranek kłaniam się przede wszystkim słuchającym i oglądającym chrześcijańską telewizję internetową Nasz Codziennik Biblijny. Chcę wszystkich Was jak najserdeczniej przywitać, a uczynię to hasłami dnia, które proponuje broszura z Biblią na co dzień. Są to słowa wyjęte z Księgi Hioba, gdzie w 5 rozdziale i 18 wierszu czytam. Bóg rani, lecz i opatruje, uderza, lecz Jego ręce leczą. Zaś apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale i 36 wierszu napisał: Z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Łaskawy i dobrotliwy Boże, stajemy przed Twoim majestatem i dziękujemy za słowo, przez które do nas przemawiasz i wiarę naszą wzmacniasz. Racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Kochani, w życiu każdego człowieka są światła i mroki. Raz złoty chmur obłoki, a innym razem smutek głęboki. Raz przeżywamy chwilę, kiedy jasno, pięknie świeci słońce, kiedy wszyscy są pogodnie uśmiechnięci, szczęśliwi, zadowoleni, a innym razem jesteśmy przygnębieni, czasem nawet zrozpaczeni, zniesmaczeni życiem. Czasem jest nam trudno, bardzo trudno. Wydaje nam się, że wszystkie światła wokoło zgasły, że nastał jakiś potężny mrok i człowiek nie ma szans swobodnie się poruszać. Musi poruszać się niemalże po omacku, aby dotrzeć do celu. Droga wiary to nie jest droga tylko i wyłącznie, jak niektórzy uważają, usłana kwieciem. To nie tylko droga, na której pełno płatek róż, ale tam są też osty, tam są też kolce. Czasem człowiek musi przejść przez wszelkiego rodzaju doświadczenia, aby mógł zrozumieć, jak bardzo Bogu zależy na człowieku, jak bardzo Bóg go kocha. Czasem człowiek musi przejść przez tak ciężkie doświadczenia, że nawet kolana się uginają, a z oczu płyną łzy. Może pyta wówczas człowiek, jak starotestamentowy brat, jak Hiob: Panie, jak długo jeszcze? Ale Bóg jest zawsze z człowiekiem. Bóg pewne rzeczy dopuszcza, ale nigdy człowieka nie opuszcza. Doświadczył tego też starotestamentowy mąż, starotestamentowy cierpiętnik Hiob. Przecież to była osoba religijna, bogobojna, była bardzo mocno związana z Bogiem. Codziennie uginał swoje kolana, składał swoje ręce do modlitwy, wołał do Boga, prosił o dom, o rodzinę, prosił o otoczenie, prosił o Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie. A jednak było i Boże smagnięcie, kiedy okrutna choroba przykuła go do łoża. I wówczas wszyscy go opuścili, nagle został sam na placu boju. Ale Bóg go nie opuścił. Tak samo i ty, bracie i siostro, drogi słuchaczu, drogi strażaku, doświadczyłeś nieraz i nie dwa w swoim życiu, że wydawać się mogło, że już dalej nie możesz iść. Może wydawało się tobie, że naprawdę jesteś sam i jesteś już u kresu swoich sił, ale Bóg o tobie nie zapomniał. On tobie błogosławił. Cały czas wyciąga do ciebie rękę i woła, tak jak do celnika Mateusza: pójdź za mną. I ten Bóg jest twoją tarczą, jest twoim wzmocnieniem. Masz dowody na to, że On zwycięsko przeprowadził cię przez
niejedną ciemną dolinę dnia, gdy wydawało się Tobie, że małżeństwo się wali, On stanął na Twojej drodze. Gdy wydawało się, że już nie będziesz mógł pracować, On Cię wzmocnił i pomaga żyć. Daje Tobie chleb powszedni. Dlatego zdając sobie z tego sprawę, że jest z Tobą i ma Cię w swojej opiece, chcieli za apostołem Pawłem oddawać Mu należną chwałę i cześć. Podziękuj Panu Bogu za to, że jest z Tobą i pamiętaj, że dotąd nie przyszło na nas żadne doświadczenie, które przekraczałoby siły nasze. Ale z każdego doświadczenia, z każdej próby Bóg daje wyjście, zwycięskie wyjście. Podziękuj Mu za to, że żyjesz, za to, co masz. Jest wiele rzeczy tu, za które dziękować powinien każdy z nas. Gdyby za każdą z nich tu chwałę raz oddać, lżejszy byłby życia trud. Dzięki Jezu za Twą miłość, za zbawienie duszy mej. Dzięki za Twą troskę o mnie. Dzięki za zbawienie Twe. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego sobotniego dnia. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławia. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów i radości z dobrze wypełnionego zadania. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Z Bogiem. Niech Pan Bóg Was ma w swojej opiece.